Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w grze o nazwie Heroes Hour. Kochani, jest to gra troszeczkę podobna do Herosów? Czy można było tak to powiedzieć? W sumie chyba tak. Kochani, nie wiem dokładnie co to jest za gra. Widziałem ją kiedyś tam na Facebooku, jak mi wyleciała, oraz na Steamie, że była w trakcie produkcji, ale nie było jeszcze wiadomo dokładnie nic o tej grze. Aczkolwiek ostatnio wędrując po Steamie zauważyłem, że już ta gra wyszła. Co prawda jest chyba w... Nie jest w ile akcesie już chyba nawet. Chyba już nawet nie jest. Jeszcze sprawdzę tylko na sekundkę. No nie, dobra. Nie zobaczę. No, notatnik się odpalił. Ale tak czy inaczej, chyba już wyszło, bo widzę, że jest wersja 2.0.5. Tak czy inaczej, chciałbym wam zademonstrować, na czym ta gra polega i sam w sumie zobaczyć, co to jest za gierka. Tak więc, moi drodzy, zacznijmy sobie rozgrywkę od samouczka. Witamy w Heroes Hour. W tym samouczku poznasz podstawy gry. Na ekranie widzisz mapę przygody z twoim bohaterem na samym środku. Aby rozpocząć przygodę, kliknij swojego bohatera na mapie, by go wybrać. Bardzo ta gierka przypomina mi Country Balls, no i Herosy Trójkę oczywiście. Więc jak widać, mamy coś takiego jak złoto, rudę, drewno, rtęć, kryształy oraz siarkę. To jest chyba nasz bohater w tej chwili. Tyle mamy chyba punktów życia, poziom oraz manę. Co dodatkowo, wskazówki, tutaj to nas nie interesuje chyba. Rozbij obóz. Bohater rozbija obóz, co zwiększa zasięg ataku i podnosi atak oraz obronę o 2 punkty, ale uniemożliwia bohaterowi poruszanie się. Zysk z najbliższej kopalni wzrasta o 50%. Dobra, sprawdźmy, co to jest. 100 złota. Po zebraniu surowców zostaną dodane do twoich zapasów. Ja się poruszam klawiszem WSD. Nie, dobra, muszę kliknąć na bohatera i dopiero się ruszać. Aby przesunąć bohatera na mapie, kliknij w wybrane miejsce prawym przyciskiem myszy. Twój bohater może również wykonywać różne działania na znalezionych obiektach. Podejdź do stosu złota na północy i zbierz je. Chyba troszeczkę ta postać się za szybko rusza. Jest tutaj coś takiego jak... Nie ma. Długość tury 5, mody wyłączone, sterowanie. Też tu nic nie ma. Na interfejsu, rozmiary minimapy. Dobra, niestety nie ma... czegoś takiego jak prędkość. Dobra, złoto jest najważniejszym zasobem w grze. Dzięki niemu możesz rozbudowywać miasta i powiększyć liczbę swojego wojska. Teraz wyślij bohatera do obozowiska na zachodzie, po lewej. W ciągu jednego dnia bohater może przebyć tylko ograniczoną odległość, ale to obozowisko pozwoliło mu pokonać dodatkowe 4 pola. Udaj się na północ, w miarę podróżowania będziesz odkrywać kolejne obszary mapy. Wkrótce natrafisz na tartak strzeżony przez zombie. Dobra, przejdźmy tędy i tyle. Skoro bohater nie może już iść dalej, musisz zakończyć swoją turę poprzez kliknięcie poniższego przycisku. Kiedy to zrobisz, twoi przeciwnicy wykonają swoje tury. Postępują zasadniczo tak samo jak ty, po czym nastanie nowy dzień. Dobra. Każdego dnia bohater zyskuje wszystkie punkty ruchu. Otrzymujesz też zasoby z niektórych budynków, takich jak ten tartak. Bronią go zombie, ale możesz je zaatakować poprzez podejście do nich. Kiedy ma nastąpić bitwa, ścieżka ruchu zmieni kolor na czerwony. I tego na przykład brakowało mi w Country Ballsach. Jak widać, z automatu widzimy, gdzie jest co tak naprawdę na tej mapie. Nie potrzebujemy się zastanawiać, czy coś jest interaktywne, czy nie. Na przykład jeżeli widzimy tutaj góry, no to wiadomo, że one nie są interaktywne i zmieniają automatycznie ikonkę, czy ikonkę kursor, na zwykły kursor Windowsa. Tak samo jeżeli chodzi o walki i tak dalej. Więc to mi się akurat osobiście podoba. Dobra, załatwmy te zombiaki przy okazji. Dobra, jakie mamy jednostki? Da się zobaczyć? Nie da się, dobra. Szukaj herbów. Aha, dobra. Idziemy. Przed rozpoczęciem bitwy możesz przesunąć swoje regimenty przez przeciągnięcie ich sztandarów. Aktualnie masz dwie jednostki, goblińskich strzelców atakujących z dystansu oraz gargulce. Szybkie jednostki walczące w zwarciu. Kliknij przycisk, zacznij bitwę, aby rozpocząć walkę. Dobra, czyli tak, mamy 10 gargulców i 10 strzelców. A ta nasza jednostka, ten nasz główny bohater jest również atakujący, czy nie? No dobra, ale teraz możemy O kurde. Ej, dobra, to jest bardzo, bardzo intrygujące. O nie, wszystkich rozwaliłem. I w tym łączymy. Dobra.
Próbujmy sobie zrobić to w ten sposób. Siła jednostki na polu bitwy 60-260. Nasz szyk ofensywny, szyk obronny. Podczas bitwy twojej jednostki rozbohater walczył samodzielnie. Możesz przyciągać wybrany oddział, by nakazać mu ruch w dane miejsce, ale nie jest to konieczne. Zazwyczaj wojska same reagują na wroga. Ej, dobra, to jest ciekawe. Naprawdę to jest ciekawe. Koniec bitwy, nie straciliśmy żadnych jednostek, a zombiaki padły, minus 12. Teo zdobywa 605 punktów doświadczenia. Skoro zombie zostało już pokonane, możesz zebrać surowce. Drewno przydaje się do wznoszenia budynków. Możesz też zająć tartak poprzez przesunięcie go tuż obok szarej flagi budynku. Dopóki go kontrolujesz, w każdym miejscu zapewni ci dwie jednostki drewna. Lecimy tu, zbieramy drewno. Czekajcie. Zajęte, dobra. Część jednostek poległa w walce, zatem zanim zaatakujesz kolejnego wroga, musisz uzupełnić stan liczebny wojska. Udaj się na wschód, a dotrzesz do miasta, po czym zajmij je. Możesz też pozbierać po drodze znalezione surowce. A, to jest niemożliwe niestety. No dobra, trudno, to nie będziemy ich atakować, tylko pójdziemy z miejsca po miasto. Niestety zabrakło nam jednego punktu ruchu. I okej, czy tu są jakieś jednostki? Nie ma. Miasta umożliwiają tworzenie jednostek do armii. Naciśnij przycisk chłopa z widłami, aby świecić ekran tworzenia jednostek, po czym utwórz dostępnych goblińskich strzelców za złoto. Jeszcze raz, czekajcie. Naciśnij przycisk chłopa z widłami. Gdzie to jest chłop z widłami? A, tu jest chłop z widłami. I tutaj mamy stwórz maksymalne jednostki. W każdej turze możesz zbudować w swoim mieście jeden budynek. Zalecamy wzniesienie wieży dającej dostęp do nowych jednostek. Kliknij ikonę mapy w lewym dolnym rogu, by przejść do planowania budowy, a następnie kliknij dwukrotnie wieżę, by ją wybudować. Czekajcie, co ja miałem? Nie pamiętam już. Dom najemników. O kurde. Lazaret. Tawerna. Boskie wrota, Trybunał Arcymagów, Fort. Mieliśmy jakąś wieżę wybudować chyba, tak? Ziggurat, kuźnia Eteru, wieża, tu jest to. To jest warsztat, więc ulepszone siedlisko pozwala zwerbować jednostki ulepszonych goblińskich strażnik i ulepszać jednostki podstawowe goblińskich strzelec. Bazowy przyrost wynosi 13. Tutaj robimy gargulce, to jest taka forteca w sumie z Herosów. Gargulec, to stworzenie potrafi latać, kiedy nie może atakować, porusza się szybciej i unika ataków wroga. Czasem chwyta wrogów bliskich śmierci i zrzuca ich na ziemię z dużej wysokości. Potrafi też przelecieć nad murem. Niewrażliwość, ta jednostka jest niewrażliwa na truciznę, dezorientację, strach, skamienienie, urok oraz podpalenie. Zwój, wyzwolenie, kiedy to stworzenie straci ponad połowę zdrowia, ma szansę rzucić zaklęcie. Dobra, wieża, siedlisko, w którym można tworzyć następujące jednostki gargulec lub zwój. Tygodniowy przyrost wynosi odpowiednio 6 i 9. Dobra, zbudujmy. Możesz teraz zwerbować gargulce lub zwoje. Liczba dostępnych stworzeń poszczególnych typów jest ograniczona. Nowe jednostki pojawiają się co 7 tur. Teraz udaj się na północny wschód i wyślij bohatera z niewielkiej kapliczki. To co, bierzemy gargulce czy zwoje? Gargulce. Stwórz Max. Aha, czyli że Maxa możemy wziąć. Dobra. I tylko możemy budować się raz na dzień. Ej, serio, jeżeli chodzi o tą grę, jest 100 razy lepiej zaprojektowana niż Country Heroes. 100 razy lepiej. Dobra, zaatakujemy te wilki. Ale naprawdę jest tak pomyślana świetnie. Pod tym względem jest naprawdę świetnie pomyślana. Dobra, niech oni razem chodzą. I zacznijmy bitwę. I zobaczmy, jak to wygląda. Oni się tłuką i strzelają. O, chyba będą jakieś straty. Oj, chyba bohater nam padnie. Chyba nam bohater padł. Minus 15. Tutaj nic nie siadło, 23, 16, świetnie. Tio ma teraz poziom drugi. Dostaliśmy poziom siły, rozumiem. I tak, Terromancja. Twój bohater poznaje zaklęcie żywiołu ziemi. O sile odpowiadającej poziomowi umiejętności. Dodatkowo efekty zaklęcia tego żywiołu są wzmacniane o 50% na poziom. Błękitna krew. Obniża koszty tworzenia jednostek we wszystkich miastach o 20% surowców na poziom.
Oj, 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 oj. Ziemia czy to? Dopiero tu się będziemy razem łączyć, że tak powiem. Oj, dobra. Ja widzę, że tam jest łucznictwo, więc z automatu sobie dodam tu. I poznaliśmy chyba leczenie. Rtęć, trochę złota. Inny obóz. Tu też jest łatwa. Tu jest łatwa. Bo tu jest sporo jednostek i są oczka jak z lochu. Ej, naprawdę to jest świetne. To jest kurde świetne. Naprawdę to jest świetne. Które są strzelające? Pewnie te, tak, strzelające. I tu mamy skamienienie, ale nasze gargulce są odporne na to, więc nie ma w sumie żadnego problemu. Zaczynamy bitwę. No. Bohater. Mogę cię przenieść? Zabiją mi bohatera. Mendy. O nie. O nie, strzelać w nich. Dobra, padło. Teraz oczka. No niestety minus jeden. Jednego straciliśmy. Ale sporo ich zniszczyliśmy. I kolejny poziom. Biegłość. Stopniowo werbuje jednostkę Jotun do armii bohatera lub gromowładny. Jeśli bohater ma już to stworzenie w swojej armii, średnio 0,49 na tydzień na poziom. Jednocześnie zdrowie tych jednostek i zadawane przez nie obrażenia rosną o 5% poziom. Dosyć sporo. Dobra, łucznictwo. Zapewnia jednostkom strzelającym w twojej armii szansę rażenia czterokrotnie większego obszaru i zadania dodatkowych obrażeń zależnych od wielkości wroga. Minimalny mnożnik to 2. Zwiększa też zasięg ataku o 8 na poziom. Podstawowa szansa wynosi 5% na poziom. Więcej uzaawansowanych jednostek. Ja przepraszam, że to mi się słabo czyta, aczkolwiek mam taki katar dzisiaj, że to jest szok. I niestety przez to z automatu ciężej mi się nawet mówi, dlatego się tak jąkam. Drewno, ruda. No i tego już nie możemy wziąć niestety. Bierzemy złoto. I mamy skrzynię skarbów. Jakież bogactwa mogą się w niej kryć? Może wręcz coś cenniejszego niż doczesne dobra. Trzy kryształy lub 1000 doświadczenia. Kryształów mamy 10 sztuk. Dobra, bierzemy pedeki. Jak w Herosach. No patch found. Dobra, tu też mamy w sumie easy wygraną. Mamy kolejny artefakt, czy pierwszy artefakt w sumie w naszych jednostkach. Podłączmy ich razem. Widzę, że... O kurde. Widzę, że te jednostki muszą być dobrze upozycjonowane jeszcze. Dobra, lecimy na nich. No, chyba coś mi tam padło. Jeszcze nic nie padło. To było easy. To było easy. Szkielety są słabe. Złoto i peleryna nekromanty. Plus 2 mocy. Czy ja mam coś takiego jak... A mam coś takiego, dobra. Wszystko jest już git. To jest nasz ekwipunek. Widzę, że mamy dosyć sporo slotów, jeżeli chodzi o to. Dobra, tutaj tych nie zaatakujemy. Tu normalna. Idziemy do kapliczki. Kurde, zapomniałem o mieście. Oh fuck. Dobra, ulepszymy sobie strzelców. Stworzenie jednostek. Mamy już goblińskich strażników. Tylko czy one strzelają? Strzelają. Kurde, zapomniałem całkowicie o budowaniu. Ale pewnie krzyczyliście do monitora, co? Krzyczeliście na 100%. To ja zrobiłem. A, takie mogę przenosić, dobra. Ulepsz. Ulepszyliśmy jednostki. Mamy teraz 22 goblińskich strażników. Już normalna, nadal trudna. Niewiele nam to dało. Rudy, kryształy i niewielka kapliczka. W kapliczce bohater poznał zaklęcie przywołania animy. Podczas następnej bitwy możesz go użyć, by łatwiej pokonać wroga. Rzucanie zaklęć zużywa punkty magii, które potem regenerują się powoli z dnia na dzień. Na razie udaj się na północ, aż dotrzesz do kopalni Rudy i zaatakuj broniącej jednostki. Czyli tutaj. Bo z Rudą mamy delikatny problem, to prawda. Ja już tu kupiłem wszystko. Kupiłem. Ale spartoliłem to, no. Zapomniałem, że to jest jak Herosy. Tylko tak, Lazaret. W bitwie Lazaret ratuje połowę straconych jednostek, to nie. Dark, to jest kupowanie.
Architekt, dom najemników. Port znacznie zwiększa tygodniowy przyrost stworzeń. Z wybranego siedliska w mieście wzmacnia obronność miasta i tworzy jednostki do obrony podczas szturmu wroga. No właśnie, i to też jest problem, który mnie irytuje w Country Ballsach. To jest to, że nie mamy całkowicie obrony miast. To jest tak bez sensu, że to po prostu poezja. Możemy golemy lub rzeźbiarzy lodu tworzyć. Arkanista. Budowa wymaga wyższego poziomu miasta oraz lazaret. Zaraz będzie kolejny dzień, więc ja bym sobie... No bo i tak tutaj teraz kupimy to. I tak w poniedziałek kupimy dopiero uniwersytet. Więc kupmy gildię formiarzy. I tak, rzeźbiarz lodu strzela. Golemy zaś mają dosyć sporo zdrowia. 112 zdrowia, to jest dwa razy więcej niż rzeźbiarz lodu. A ile mają nasze gargulce 73? Wszystko pięknie, ładnie, tylko jest jeden pewien problem. Żałuję teraz, że wziąłem gargulce, bo jeżeli bym sobie zmienił na... Ale to chyba też nic nie daje. A więc wyzwolenie. Bo one nie są chyba strzelające, prawda? No właśnie. One nie są strzelające. Dobra, wiecie co? Oj. Przypadkowo. Tutaj są czarodzieje i oni mają dosyć sporo siły i dużo obrażeń i strzelają, więc ja bym w tym wypadku jednak wziął sobie golemy. Bierzmy sobie golemy. Będą tankami. Twórz maksymalną ilość. Dobra, wybierzmy bohatera. Wróćmy się jeszcze tutaj. Weźmy sobie golemy. Tu jeszcze nic nie możemy wziąć, więc luz. I możemy już atakować. No i tak. Z pewnością łączymy te dwie jednostki. Razem z bohaterem. Oj. I tak. Które są strzelające? Te są strzelające. Te są szybkie i mają lot. Jeżeli my... przejdziemy tędy, to może zdążymy nawet do tych jednostek jakoś dotrzeć. Dobra, spróbujmy w ten sposób. W ogóle jest tu gdzieś jakaś magia, czy coś? Nie ma. Dobra, rozpoczynamy bitwę. Żeby ich tylko zablokować i żeby dorwać się do strzelających. W razie nic, nie straciliśmy. Dobra, jeden gargulec, dwa gargulce padły. Teraz będą trzy pewnie. Już chyba idzie jakoś nawet w miarę. Ale dwa gargulce poszły w cholerę. Bohater jak zwykle uciekł. Nic nowego. 1848 PD, to jest sporo. I tak, mamy kolejne ulepszenie. Werbunek zwiększa tygodniowy przyrost jednostek we wszystkich miastach o 20% na poziom. To jest fajne. I nawet sobie przed siódmym dzień moglibyśmy to wziąć. Ale nie weźmiemy tego, kurde, bo nie dodałem w to. Zwiększa zdrowie wszystkich stworzeń o 5 punktów i zadawane przez nie obrażenia o 1 punkt na poziom. Ofensywa zwiększa szybkość ataku jednostek walczących w zwarciu o 5% na poziom. W miarę odnoszenia ran twoje jednostki zyskują premię do obrażeń i szybkości maksymalnie 10% do obrażeń i 5% do szybkości na poziom. Tego nie możemy, to weźmy sobie bardziej ofensywę, tylko... O, my nie możemy tego wziąć. My nie możemy tego wziąć. No to możemy? Ej, czy ja... Naprawdę? Nie dostałem poziomu? Ej, no bez jaj. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o atrybutach i umiejętnościach bohatera, kliknij dwukrotnie jego sylwetkę na mapie lub jego portret w lewym rogu, lewym dolnym rogu ekranu. Mi się wydaje, że coś nam tutaj chyba gra... Nie, no naprawdę. Nie dostaliśmy poziomu, to widocznie się tylko włączyło dlatego, bo trwa samouczek. Aktualnie twój bohater ma jedną umiejętność na pierwszym poziomie. Każdą umiejętność można rozwijać, by wzmocnić jej efekty. Nad umiejętnościami znajdują się atrybuty bohatera. Naprowadź na nie wskaźnik, by poznać ich działanie. Możesz też kliknąć księgę zaklęć, by przejrzeć czary, które twój bohater zna. Gdy skończysz, idź zająć tą kopalnię rudy. Dobra. Idziemy. Możemy coś kupić? Nie możemy. Nie możemy niestety. Oddajmy turkę.
i lecimy. Każdego dnia warto wznieść nowy budynek w mieście. Jest to kosztowne, ale też stanowi klucz do zwycięstwa. W miarę rozbudowania swojego miasta zyskasz dostęp do kolejnych budynków. Ponieważ twoja armia poniosła straty w bitwie, warto wybudować lazaret. Tylko... No dobra, czy lazaret nam ogólnie ma prawo... O kurde! Ej, to świetne! Lazaret ratuje poległe jednostki z tej frakcji i wysyła je do garnizonu aktywnego miasta. Straty w bitwie mogą cię zgubić. Przepraszam. Musiałem odchrząknąć. Straty w bitwie mogą cię zgubić. Jeśli zbudujesz w mieście lazaret, połowa jednostek poległych w przyszłych walkach zostaje osalona i wróci do miejskiego garnizonu. Kurde, jak ja bym to wiedział. Jutro zaczyna się nowy tydzień. Wszystkie wrogie armie wzrosną w siłę, ale też we wszystkich budynkach produkujących jednostki w mieście pojawią się nowe stworzenia. Dobra, to spoko. To spoczy. Widzę, że te jednostki za nami podróżują. To jest naprawdę, naprawdę świetne. Widzę, jak w to się dobrze gra. Są chyba strzelające, prawda? Dobra, spróbujmy. Trogodlyta, on ma tylko i wyłącznie podstawowe ataki. Dobra, przepchnijmy ich trochę, niech oni się defują tutaj. No, strzelać, barany, strzelać! Rzeź niewiniątek. Bohater im wpadł, serio? Ale jesteś weak. Golem padł. Kurde, golem padł, no. Dobra, mam kolejny poziom. Ulepszenie wymaga poziomu 5 i lepszego biegłość. Aha. No dobra. Niech będzie i to. Bierzemy sobie ten ring, który tu jest. Srebrna obrączka. Co nam to daje? Plus jeden obrony. No, temu bohaterowi to się akurat przyda, ewidentnie. Tu już mamy kupione. Żeby gdzieś w mieście. A jest pokazane w mieście. Kurde, naprawdę. Chłopaki, którzy to robili, naprawdę no, postarali się o najdrobniejszy szczegół. Może to dlatego, że są łuczek, ale w Country Ballsach tego nie było widać. Możesz wysłać bohatera do miasta, by zbierać nowe jednostki. Zamiast tego zbuduj w mieście tawernę i zebruj. Zwerbuj nowego bohatera, rozumiem. I tak jak w Herosach. Stark. Tawerna. Renholim rośnie do miasteczka. Nie rozumiem, o co chodzi, ale dobra. Wielkie targowisko, znacznie poprawia kurs wymiany surowców na targu. A, czyli jakieś ulepszenie dla miasta. Kurde, ale to jest świetne. Zaczarowane towary poprawia jakość artefaktów sprzedanych przez mistrza rzemiosła. Specjalizacja gobliński strzelec. Znacznie zwiększy tygodniowy przyrost stworzeń. O kurde, bierzemy to. Zwerbuj bohatera. Arkanista. Dobra. Ten bohater funkcjonuje tak samo jak twój pierwszy. Możesz mu przekazać nowe jednostki i wysłać obu bohaterów sobie na spotkanie. Kupujemy wszystko. Dobra. A to tak działa. Niezłe was przepraszam za mój dzisiejszy głos, naprawdę. Całkowicie was przepraszam. Ale coś mi jest. Ja mogę wszystko oddać? Tak, mogę zostawić samego bohatera. Kiedy bohaterowie spotkają się na mapie, mogą wymieniać się jednostkami. W tym celu przyciągnij stworzenia lub kliknij nieprawym przyciskiem myszy, by szybko przerzucić się do drugiego bohatera. Możesz dać całe wojsko jednej osobie lub podzielić swoje siły. Na razie daj wszystkie jednostki najsilniejszemu bohaterowi. No i co, został tylko ten. Ej, no to jest naprawdę świetne. Jestem zaczarowany tą grą. Nie wiem, czy tam jest multiplayer, czy zaraz zobaczymy przed samym końcem odcinka. Ale to się wydaje świetne. Wrogowie nie mają szans wobec potęgi twojej armii. Kliknij pomij, by przejść od razu do wyniku walki. Nie no, chcemy rozgrywać bitwy.
Jakieś skrzynie są tutaj nawet. Dobra, rozumiem, że tak, te jednostki są razem. To też jest szalająca. Dodajmy tą jednostkę. Bardziej ich naprzód tutaj. Na północy twojego miasta jest górska przełęcz prowadząca na nowy obszar. Twoja armia powinna być już dość silna, by pokonać strzegące je stworzenia do boju. No akurat to nie jest to, ale spoko. No, jakaś większa jednostka. Ale żeś nie wyjątek. Easy. Rtęć lub doświadczenie. Oczywiście, że doświadczenie. I werbunek. Dobra, bierzemy to. Nowa tunika. Tunika co dawała? Plus jeden umiejętności Legion. Część zestawu Echoes. Premia za trzy części. Kiedy twoje jednostki giną, pojawiają się oszalałe duchy, które będą walczyć przez 10 sekund. Kurde. Nawet sety są, no. Mówcie co chcecie, ale to jest naprawdę genialne. Martwy bohater, pelena wiatrów lub rtęć. Oczywiście, że pelerynka. O ile to nie jest zbroja. Nie jest. Plus dwa szybkości stworzeń. Kurde. Ruiny. Rozrzucone pozostałości po dawnym królestwie. Może uda się tu znaleźć nieco surowców albo jakieś zbłąkane wojska. Oczywiście, że idziemy. Tu już kupiliśmy, więc luz. Kupmy coś. Uniwersytet. A, i to tutaj jednostki. Dobra. Spójrz maksymalną ilość. I kończy nam się złoto. I lecimy się wymieniać. Złapnąć się. Gobliński strzelec albo rękawice Titana. Trzy ataku. I minus jedna szybkości stworzeń. Część zestawu Titan. Premia za trzy części. Jednostki stają się niewrażliwe na odrzucenie i zyskują większe zdrowie. Bierzemy rękawice. Oddawaj mi co masz. Będą cztery jednostki. No ale mamy armię. Dobra. Standardowo. Pyk. I pyk. Atakujemy. O kurde, ale tych jednostek jest. Bo boję się, że trochę ich stracę jednak. No ale mamy w sumie lazaret, więc luzik. Nie no, naprawdę, to jest po prostu... jeden golem. To dobra, lazaret nic tam nie dał. Ale sporo PD nam przyszło przynajmniej. Kamień pieczęści. Pieczęci. Bohater odwiedzający z kamień pieczęści może zyskać umiejętność magiczną w zamian za surowce. Bierzemy. Regeneracja. Przyspiesza regenerację punktów magii o 15% na poziom oraz regeneruje dwa dodatkowe punkty magii raz dziennie na poziom. Dobra. Za tyle. Aura wokół tego głazu jest dziwna. Zdecydowanie magiczna, ale uśpiona. Pełna wyczekiwania. Za dwie jednostki siarki, rtęci kryształów, spędziwszy cały dzień, możesz aktywować kamień i przejąć jego moc. No dobra. Przez dwa dni. Oh shit. No dobra, trudno. Tym idziemy na lewą stronę. Możemy coś zbudować jeszcze. Możemy ulepszyć jednostki. Ja bym te golemy troszeczkę ulepszył. O ile jest to opłacalne. Dobra, ulepszmy to. I mamy już w tej chwili automaty. I właśnie tak samo ulepszenie jednostek. No, tego mi brakowało w Country Ballsach. Naprawdę. Bardzo mi tego brakowało. Dobra, żeby nie tracić jednostek, przejdźmy się jeszcze tu. Ulepszymy sobie te golemy. I zbudujemy przy okazji coś może. Może ten uniwersytet sobie ulepszmy? W gargulce. Oj. Więcej zdrowia. Dobra. Zbudujmy to jednak. I teraz tak. Tu możemy ulepszyć. I tu możemy ulepszyć.
I spróbujmy. O, normalna. Dobra, akurat to będzie ostatnia walka na odcinek. Przejdźmy sobie do walki. Dobra, 13 niedźwiedzi, 4 łosie. Jelenie, nie łosie. Tam jesteś łoś, Shira. Tam jesteś łoś. Dobra, to sobie bierzemy tu. Bierzemy to tu, ale ta jednostka... No właśnie. Trzeba to inaczej zrobić. Ja bym się cofnął do tyłu, poczekał na nich. Oni muszą tak czy inaczej przyjść. Zacznijmy bitwę. O kurde. Holy moly. Dzieje się. Czy nic nie padło? Jeden golem niestety padł. Dwa gargulce. No, jednego gargulca odzyskujemy. No i tu anime jeszcze były. Kurde, to było mocne. To było mocne. Zwiększa szybkość ataku jednostek walczących w zwarciu o 5% na poziom. A to dawało nam... Obniża koszt tworzenia jednostek. O, to też jest spoko. I życzenie. Najczystsza moc uwięziona w niepozornej lampie. Bohater, który po nią sięgnie, przerośnie wszystkich innych. Dawaj. Ale kurde, naprawdę. Dawaj ekspy. Dawaj ekspy. Gwardia przyboczna. Podczas bitwy do armii bohatera dołącza jego gwardia przyboczna o sile zależnej od różnicy między siłą armii tego bohatera i twojego głównego bohatera. Tego, który ma najsilniejszą armię. Do gwardii przybocznej należą jednostki z różnych frakcji. Zapewnia 50% różnicy między siłą armii tego bohatera, a bohatera głównego. Fajne. Zew krwi. Za każdym razem, kiedy ginie stworzenie z armii bohatera, przyjazne stworzenia w promieniu 48 pól zyskują premię do ataku i szybkości. Premia wynosi 5% plus 0,5 za każdy punkt siły zabitego stworzenia i jest mnożona przez poziom umiejętności. Każde kolejne wyzwolenie jest o 10% słabsze od poprzedniego. I zbrojmistrz zwiększa zdrowie jednostek w armii o 5% na poziom. Za każdy poziom jednostek zyskują 20% szansy na uniknięcie obrażeń od pierwszego ataku strzeleckiego. To jest fajne. To jest naprawdę bardzo fajne. Dobra, bierzemy to. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Ja sobie zapisuję tutaj już grę powoli. Ale sprawdźmy jeszcze, czy jest tutaj multiplayer, bo ja nie zauważyłem. Ale jeżeli jest, to naprawdę jestem po prostu zaskoczony. Chyba niestety nie ma. Można sobie chyba mapy samemu nawet robić. Kurde, jest nawet generator map. No po prostu świetne. Potyczka. Adepci magii. Inne. Naprawdę świetne. Czekam na multiplayer, o ile w ogóle będzie. Mam nadzieję, że tak. Zobaczcie, ile jest miast. Kurczę. Ile tu jest... No, to jest po prostu genialne. To jest normalnie genialne. Jestem zaskoczony. To po prostu gra jest świetna. Świetna. Jak na razie polecam, ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się na pewno jeszcze w dwóch odcinkach z Hero Hour, więc to by było na tyle. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcjach, Discordzie oraz harmonogramie na stronie, którą macie podaną w opisie. Trzymajcie się. Hej, hej.